Daniel Jaroszek, bardzo mi miło. Cześć Karina. Jesteś 8. uczestnikiem edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Pierwszym z castingów, pierwszym jakby człowiekiem nie z branży. Jakie to uczucie? Z początku trochę to było peszące, ale w miarę jak poznałem wszystkich uczestników i ekipę, nie czuję już takiego dystansu. A skąd w ogóle pomysł, żeby pójść do programu? No tutaj tak po raz kolejny powiem, że ogólnie rzecz biorąc już od dawna chciałem się do jakiegoś programu zgłosić, ale tak nie do końca sobie na to pozwalałem. I zawsze miałem jakieś wymówki na zasadzie, a w sumie jak się nie uda, to, no to będzie smutek, wiadomo, albo nie wiem, czy jestem wystarczająco dobry. No i tak trochę odpuszczałem. Ale z drugiej strony miałem gdzieś takie uczucie, że no kurczę, muszę czegoś spróbować w końcu, bo wiem, że jak tego nie zrobię, no to kiedyś będę tego żałował pewnie, nie? Na starość na przykład. No i wiedziała o tym moja partnerka Kasia. I jak dojrzałem informacji na temat castingu, no to gdzieś tam zgłosiłeś się już, tak. No i tak dokręcała tę śrubkę powoli. W końcu się zgłosiłem, no i tak pilnowała, tak, no to dobra, teraz cię zawiozę na drugi etap, no i się udało. Jak przebiegały te castingi? Pierwszy etap był taki, że trzeba było wysłać zgłoszenie, trochę informacji na swój temat, skąd zainteresowanie muzyką, no trochę w ogóle jakby swojego życia, trochę swój jakby tutaj życiorys przedstawić. No i jak już po tej części formalnej trzeba było kilka nagrań dostarczyć, takich totalnie amatorskich, nagranych telefonem. No i się udało, ze wszystkich uczestników zostałeś wybrany ty. Była potem jeszcze jakaś rozmowa, że musiałeś to potwierdzić, tak, chcę. Tak, oczywiście mieliśmy spotkanie tutaj z ekipą na Zoomie. To było właśnie zanim jeszcze wiedziałem, że już się dostałem. W międzyczasie był drugi etap, na który ja przyjechałem do Warszawy już na miejscu, więc tam trochę pośpiewałem na żywo. Trochę materiału z tego zostało nagrane w celu podjęcia właśnie ostatecznej decyzji. No i później właśnie jak skończyły się święta i była ta przerwa między świętami a Sylwestrem, dostałem telefon, no i już umówiliśmy się na Zooma. Jeszcze wtedy nie wiedziałem. Trochę było na zasadzie kurczę, wiesz co, no musimy porozmawiać, ale jesteś wysoko, nie? No i umówiliśmy się na Zooma i na tym Zoomie właśnie otrzymam informację, że tak, wybraliśmy ciebie, zgadzasz się tutaj, no i już załatwianie wszystkich spraw z tym związanych. Jaka była twoja pierwsza reakcja? No, ja się w ogóle nie spodziewałem, że w trakcie tego spotkania ja już się dowiem, bo też powiedziano mi, że no musi jeszcze do nas przyjechać, musimy jeszcze porozmawiać. No ja bardziej myślałem, że ten Zoom będzie taki organizacyjny i że ja przyjadę do Warszawy i dopiero się czegoś dowiem. Tak mi się to w głowie poukładało. Ale nie, właśnie podczas tego Zooma już wszystkiego się dowiedziałem, więc no, ogromne zaskoczenie, radość, no takie, kurczę, całe spektrum emocji, tak? Z jednej strony właśnie ta radość, zaskoczenie, z drugiej trochę strach, tak, kurczę, co teraz, muszę wszystko rzucić, co z pracą, muszę się przeprowadzić, no wszystko naraz, nie? I zaraz po tym spotkaniu następnego dnia byliśmy umówieni właśnie na to spotkanie w Warszawie, żeby załatwić sprawy formalne. No oczywiście ja nie spałem w ogóle w nocy. Domyślam się. Tak, to były za duże emocje, więc nie zmrużyłem oka. I dopiero gdzieś tam, jak wróciłem do Krakowa po tym spotkaniu, to udało mi się zasnąć i trochę ochłonąć.
Robert Janowski, czyli jeden z jury, powiedział, że to występ twój pierwszy na scenie, twoja twarz brzmi znajomo, że to najważniejsza premiera twojego życia. Rzeczywiście tak to odbierasz, że teraz duże zmiany w twoim życiu, że szykuje się coś nowego? No tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości co do tego. To jest ogromna zmiana w życiu i myślę, że też pewnego rodzaju furtka, z której jeżeli zechcę, mogę skorzystać, tak, żeby trochę zmienić swoje życie i pójść właśnie w stronę tych swoich marzeń, które gdzieś tam zawsze były z tyłu głowy, ale tak nie do końca były realizowane i no, to taki trochę uśmiech od losu, tak, że to jest teraz twój czas i no, wykorzystaj go dobrze. No właśnie, bo już o tym wspomniałeś, więc dopytam, bo musiałeś wziąć urlop w pracy, w korporacji, tak? Musiałeś się przenieść z Krakowa do Warszawy. Tak. Nie bałeś się tych wszystkich zmian? Oczywiście, że się bałem. Oczywiście, że się bałem tych wszystkich zmian, ale no dobrze, że mam tutaj wsparcie ze strony Kasi, no w ogóle tutaj rodziny bliskich. Myślę, że bez tego byłoby mi bardzo ciężko. To nie było łatwe, no ale no postawiłem wszystko na jedną kartę. Trochę to kosztowało stresu, wyrzeczeń, ale ostatecznie jestem tu, zgodziłem się i jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Czyli marzenia są warte ryzyka. Tak, no mówią, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc chyba coś w tym jest. Czy zawsze jakby wiązałeś swoje życie z muzyką? Chciałeś iść w tą stronę? Zawsze chciałem iść w tę stronę, ale też no, nigdy nie było możliwości zajmować się muzyką na pełen etat. Zawsze gdzieś było z tyłu głowy, nie wiem, albo też jakby takie informacje od otoczenia, nie wiem, zrób normalną szkołę, znajdź normalną pracę. No i coś takiego zrobiłem, tak? Znalazłem normalną pracę, zrobiłem normalną szkołę. Praca na pełen etat. No i ta muzyka zawsze gdzieś była, ale tak, no, wieczorowo, weekendowo. Też jakby jestem członkiem zespołu coverowego. I no, no to wszystko się weekendowo dzieje. Nie wiem, warsztaty wokalne, no to wszystko gdzieś zawsze po godzinach było. Nigdy na pełen, nigdy tak nie na 100%, nie? Okej, ale coś tam z tą muzyką było, bo głównie śpiewasz, tak? Tak. To tak może jeszcze trochę tak wracając do samego programu w sumie, został wyemitowany pierwszy odcinek. A jak w ogóle odczucia, tak na samym początku? No to jest dalej jakieś takie momentami, wydaje się być nierealne, że no tak to ja, to, że jestem tutaj, tak, i że to już się dzieje, że już był ten pierwszy odcinek i to tak jeszcze dociera do mnie trochę, ale wrażenia są naprawdę super. I chciałbym też z tego miejsca podziękować za naprawdę ogrom ciepłych słów, które otrzymałem w trakcie i po emisji odcinka. Niezliczona ilość pozytywnych komentarzy na mediach społecznościowych. To jest bardzo ważne, tak? To mi daje takie poczucie, kurde, no postarałeś się, dobrą robotę zrobiłeś. No to lecimy dalej z tym wszystkim, nie? Żeby było jeszcze lepiej, nie? Jeszcze fajniej. Taki solidny kop do działania po prostu. Tak, bardzo to jest motywujące do działania, do pracy. A przed kamerą, tak się zapytam, czy masz, no bo to twoje pierwsze doświadczenie, tak przed kamerą, z taką dużą publicznością? Tak. I co, stresujesz się, czy już raczej jest taki luz? Myślę, że to każdy się stresuje, nie tylko ja jako uczestnik z ulicy, tak, mówiąc prosto.
Każdy się stresuje, ale jakby nie po każdym tak widać ten stres, tak? Myślę, że jak ktoś ma wieloletnie doświadczenie przed kamerą, no zawsze ten stres gdzieś w sobie ma, czuje, ale już niekoniecznie u tej osoby widać ten stres, tak? No i ja nie ukrywam, że bardzo się stresowałem przed tym występem, dlatego cały ten czas, który był poświęcony na charakteryzację, a jest to z reguły około 5 godzin, starałem się medytować, wyciszać, tak, żeby nie mieć natłoku myśli, wyrzucić jakby to wszystko na chwilę z głowy, zrobić sobie taki hard reset, wyciszyć się, pooddychać i z taką spokojną głową właśnie wyjść na scenę. No i to pomogło. Wiadomo, że ten stres dalej był, ale nie był to też stres taki, który by mnie jakoś sparaliżował albo który wpłynąłby jakoś bardzo negatywnie na mój występ, więc myślę, że to jest taki też duży krok do przodu, jak sobie myślę o tym. Widziałam twój występ na żywo, więc uważam, że rzeczywiście no, było świetnie i ten stres nie był odczuwalny, mogę to tak powiedzieć, jako widownia. A dziękuję ci bardzo. No dobra, to jeszcze tak zapytam a propos tego, że wspominałeś, że ten stres przed kamerą jest, ale też właśnie już mówiłeś, że śpiewasz w zespole coverowym, czyli taka interpretacja tekstów, obycie ze sceną, samą piosenką, nie jest ci obce. Nie jest mi obca. No co prawda w tym programie trzeba wejść w to wszystko jeszcze mocniej, no bo tutaj mam do wykonania jeden utwór w trakcie odcinka, tak, biorąc udział w imprezie, czy to jest jakiś event, czy nawet zwykłe wesele, tak, jest tych utworów do śpiewania, do zaśpiewania kilkadziesiąt, i no nie, więc nie ma aż tyle miejsca, tak, żeby aż tak szczegółowo podchodzić do każdego numeru. Ale tak, no śpiewanie w zespole coverowym jest to rola odtwórcza, co tutaj też jakby, no tutaj też mamy rolę odtwórczą w tym programie i też jest takie zadanie, żeby zbliżyć się trochę do tego wykonawcy, właśnie do barwy, tak, żeby po prostu osoba, która słyszy ten utwór, wiedziała, że to jest na pewno ten utwór, na pewno ten artysta, tak, no dokładnie. To jaki element w sumie jest najtrudniejszy w całym, czy aktorstwo, czy taniec na przykład? Co sprawia ci największą trudność na razie przynajmniej? Myślę, że bardzo trudne jest to, że wiadomo, że jak wchodzi się w rolę, to nigdy się nie da w 100% wejść w jakąś rolę. Zawsze gdzieś tam te 20% to jesteś ty, tak? No ale 80% to jest dalej dużo i z jednej strony trzeba myśleć o dużej ilości rzeczy, o sposobie poruszania się, o barwie, o manierach wokalnych, o ruchach, o tańcu, o jakiejś warstwie aktorskiej, o emocjach, smutek, radość, czy jeszcze coś innego. A z jednej strony no nie można tego wykonać tak mechanicznie, tak? Bo jeżeli ja będę cały występ myślał o tym wszystkim, no to ja to wyjdzie to wszystko mechanicznie i nie będzie to przekonywujące dla widza czy dla jury, więc no wymaga to dużo ćwiczeń, żeby z jednej strony złapać ten flow, tak, mieć to wszystko, tak, tą całą warstwę wokalną, taneczną, nie wiem, ruchową, emocjonalną, a z drugiej strony nie musieć też aż tak bardzo o tym myśleć, żeby to było autentyczne. Myślę, że to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Czyli taka duża samodyscyplina, ale też trochę zabawy w tym musi być. Tak. No jest to program rozrywkowy przede wszystkim, więc tak, zabawa. Macie długie próby, długie przeszykowania? Na pewno jest to zależne od repertuaru, który się wylosuje. Wiadomo, że jeżeli wylosuje artystę, który
powiedzmy, stoi na scenie, niczego wielkiego nie robi, jakieś delikatne ruchy, nie wiem, nie tańczy, głównie stoi przy statywie i śpiewa, no to jeszcze do tego na przykład trafimy na taką barwę głosu, która jest albo dosyć bliska naszej naturalnej, albo taka, w którą, gdzie mamy łatwość wejścia po prostu w tę barwę, no to no, prób może być mniej, tak? No ale jeżeli dostajemy artystę, który tańczy, ma jakieś bardzo takie specyficzne ruchy i tam dużo się dzieje, taniec, jakieś aktorstwo i do tego jakaś barwa, która no, nie leży nam, to nie ma czegoś takiego, że przychodzę na pierwszą próbę i jest, o, mam to, tak? Tylko, nie wiem, jest jedna, druga, trzecia próba, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, czasu ucieka, no to wtedy tych prób jest dużo. Wiem, że lubisz muzykę lat 80., prawda? Tak, tak, okay. Zdecydowanie. Jest jakaś postać, którą chciałbyś wylosować? Ach, bo to jedna. Myślę, może być więcej. Myślę, że super byłoby wcielić się w George'a Michaela. Super byłoby wcielić się w Modern Talking. Tak, tutaj to jeszcze takie moje wspomnienia z dzieciństwa, jak słuchałem starych płyt rodziców jako dziecko i gdzieś ta muzyka tak, no, taka trochę nostalgia, nie? No i ogólnie ten styl lat 80., tak, bardzo, bardzo mi jakoś, mimo że ja urodziłem się w latach 90., to jakoś blisko mi do tego stylu, do tego sposobu śpiewania. A jakaś konkretna na przykład piosenka, ballada? Careless Whisper George'a Michaela. Jeśli chodzi o Modern Talking, no to na przykład Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul. Tak, dokładnie. No to życzę ci tego. Myślę, że też jakby takie piosenki na pewno porywają publiczność, więc myślę, że jest szansa. Tak. No bardzo, to są takie bardzo jednak sentymentalne, nostalgiczne. Też prawda. Wspomnienia dla niektórych na przykład z dzieciństwa, tak? Więc... Albo próba właśnie cofnięcia się w czasie, albo jak w naszym dokładnie, przypadku. Dokładnie. Jeżeli chodzi o głos, jesteś tenorem, tak? Czyli raczej wyższe barwy. Tak. Obawiasz się właśnie, że na przykład wylosujesz kogoś z niskim głosem. Nie wiem, nie jakąś nawet konkretną osobę, ale nie wiem, jakiegoś rockmana, czy może rapera. I nie wiem, po prostu boisz się, że może czegoś nie udźwigniesz. No, wiadomo, że każdy ma swój unikalny głos i każdy ma jakieś określony swój potencjał, tak? Ale no, głos ludzki jest takim narzędziem, znaczy z jednej strony bardzo delikatnym, tak? I z którym trzeba się bardzo ostrożnie obchodzić, ale też jest to takie narzędzie, które daje ogromne pole do manewru i czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, do czego jesteśmy zdolni, tak? Dopóki nie spotkamy kogoś, kto nas pokieruje, tak? I wiadomo, że no, mój głos jest wyższy, tak? Mam ten, no, tenor to jest po prostu wysoki głos męski. Ale to wcale nie oznacza, że ja nie jestem w ogóle w stanie się wcielić w kogoś o niższym głosie, bo to wszystko się rozchodzi o modulowanie głosem, tak? Można trochę unieść podniebienie, można trochę obniżyć krtań i to już samo w sobie sprawia, że nasz głos nabiera takiego bardziej tubalnego, niższego. No, sama słyszysz, tak? Czyli no, do zrobienia. Z głosem można bardzo dużo zrobić, tak. Okej, okay, ale to pewnie wymaga to trochę więcej pracy, jak to nie jest takie tak, naturalne. Tak, no teraz jak rozmawiamy, no to jakby ja rozmawiam z tobą moim naturalnym głosem, tak? A jak na przykład teraz porozmawiam chwilę z tobą takim tubalnym głosem, no to już nie jest mój głos naturalny i muszę gdzieś mieć w głowie taki guziczek, że okej, teraz muszę mówić tak. No i tak samo jest przy śpiewaniu. Wydaje mi się to dosyć trudne, tak jak sobie myślę, że chciałabym teraz obniżyć głos, ojej, nie, to dużo pracy. To wszystko jest do wyćwiczenia. Okej, okay, zmierzamy powoli do końca, więc takie jeszcze pytanie. Teraz jest program i na pewno
żyjesz tym. A co po programie? Co byś chciał? No, na pewno chciałbym gdzieś pójść za ciosem i zajmować się muzyką, stworzyć może coś swojego, jakaś płyta. Tak, coś napisać, coś stworzyć, nawet nawiązać współpracę z kimś i po prostu zostawić coś fajnego po sobie i no, trochę się przebranżowić i pójść już w tę muzykę, tak? No ale zobaczymy, jak to będzie, po prostu. Może własny zespół z własnymi piosenkami? Byłoby super. A piszesz coś? Jakieś utwory? Nie pisałem ani tekstów, ani muzyki, ale na pewno chciałbym spróbować. To mam nadzieję, że będzie do tego okazja w takim razie. I na koniec takie ostatnie pytanie. Najważniejsza rzecz, jaką na razie wyniosłeś z tej przygody? Myślę, że to, że trzeba realizować swoje marzenia, że co prawda wymaga to ciężkiej pracy i że czasem trzeba całkiem długo zaczekać, ale jeżeli jest się zmotywowanym i po jakichś upadkach człowiek cały czas wstaje, to prędzej czy później się udaje. Dziękuję bardzo w takim razie. Życzę Ci ogólnie wielkiego powodzenia i w programie, i potem w tej karierze muzycznej, która mam nadzieję, że się rozwinie. Więc bardzo dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję także Państwu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.